po dwustronnie domkniętym przedziale 0,2π. Upraszcza to odliczenia. Szereg ten, jak wiemy, jest zbieżny w każdym punkcie. Ale czy do funkcji u? Zwróćmy też uwagę, że współczynniki tego szeregu... Słuchając wykładu, który nas nie interesuje, często zastanawiamy się, jaki może mieć z tego pożytek. Dziś sprawdzimy, co robią ci, którzy na wykładach nie spali. Czy na wiedzy akademickiej można zarobić? No, można zarobić, bo po to się studiuje, prawda? Po to, żeby mieć pracę, mieć zawód, bądź też pomysł na własny biznes. Razem z Michałem Kaszubą, moim wspólnikiem, studiowaliśmy kierunek biotechnologia. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i w zasadzie byliśmy przyjaciółmi z jednej grupy, z jednej ławki. Podczas studiów tak naprawdę korzystaliśmy również z wiedzy naszych wykładowców i na wykładach zrodziło się naprawdę dużo, dużo pomysłów, które bądź realizujemy, bądź będziemy realizować. Natomiast ta wiedza akademicka musi być wzbogacona o szereg różnych dodatkowych jakichś kursów, szkoleń, własnych studiów, które wzbogaciły nas również w takiej wiedzy jak marketingu, zarządzania, przepisów prawnych, komunikacji, kierowania zespołem itd., itd. Myśmy doszli do wniosku, czy generalnie zauważyli parę lat temu, że to jest ta biotechnologia, czy w sensie naukowym jest z ogromnymi sukcesami stosowana, że wykorzystywana w Polsce. Są fantastyczne badania prowadzone. Natomiast jest bardzo niewielkie przełożenie, czy było bardzo niewielkie przełożenie w wykorzystaniu tego przez zwykłych ludzi. A biotechnologia również w tym aspekcie medycznym daje ogromne możliwości i aż grzech tego nie wykorzystać. Jaka była rola inkubatora w rozwijaniu Waszej firmy? Rola Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uważam, że była kluczowa w naszym biznesie. Znaleźliśmy miejsce, w którym mogliśmy stworzyć nasze własne pierwsze laboratorium. Pierwsze laboratorium, które założyliśmy w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, miało zaledwie 25 metrów kwadratowych, więc było bardzo niewielkie. Natomiast pozwoliło nam właśnie opracować własne testy, własne technologie i produkty, które udało się nam skomercjalizować. Powiedz mi, a jakie były trudne momenty w prowadzeniu Waszej firmy? Trudnym momentem było pozyskanie kapitału. To udało nam się rozwiązać w ten sposób, że zostawiliśmy prywatne mieszkanie pod hipotekę i otrzymaliśmy środki finansowe z banku, które w zasadzie w całości posłużyły do założenia naszej działalności, naszej spółki. I w zasadzie no, bardzo ryzykowana decyzja, wymagająca dużo odwagi, ale dzięki temu dużo samozaparcia mieliśmy, żeby te środki dobrze wykorzystać. W zasadzie każdą złotówkę oglądaliśmy z kilku stron. Pierwsze dwa lata dla każdej firmy to ten okres bardzo taki gorący i kluczowy. Jeśli firma zdobędzie jakąś część rynku, rozszerzy swoją działalność, to wtedy przetrwa. Pamiętam, że pracowaliśmy po 14-16 godzin, 6-7 dni w tygodniu czasami. Jako, że zatrudnialiśmy z początku tylko jednego pracownika, później po kilku miesiącach drugiego zatrudniliśmy, także była to głównie praca własna nad nowymi pomysłami, nowymi produktami, które musieliśmy opracować, skomercjalizować i też wypromować. To jeszcze tak na koniec, jakieś rady dla początkujących przedsiębiorców? Nie bać się. I dążyć do tego, żeby złapać byka za rogi i jeżeli młodzi biotechnolodzy, przede wszystkim botanicy, mają własny pomysł na to, jak mogą wykorzystać swoją wiedzę w biznesie, to żeby się nie bali. Teraz jest jeszcze bardzo dobry czas na to, żeby własne firmy biotechnologiczne powstawały u nas, ponieważ jest jeszcze nieduża konkurencja. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w krajach ościennych,
można się spodziewać, że niedługo stamtąd zacznie przychodzić konkurencja i zajmować nisze w naszym kraju. Dlatego trzeba się spieszyć i brać do roboty, zakładać własne firmy i działać. Niech V będzie rozszerzeniem do funkcji okresowej. X dąży. No to widzimy się przed uczelnią. Względnie z X, z odcinka, z przedziału lewostronny domkniętego. Przyjrzymy się teraz przedsiębiorczości akademickiej w szerszym kontekście. W polskich warunkach jest to, ten proces się dopiero zaczyna. Komercjalizacji wiedzy, bo inaczej tak by powinniśmy to nazwać. Po prostu jakoś do tej pory nawet społecznie nie było to możliwe do wyobrażenia, do pełnej akceptacji, że naukowiec może na wynikach swoich bezpośrednio zarabiać. Panowała opinia, że to gdzieś jak oddajesz do przemysłu i oni tam gdzieś wdrożą. Tu chodzi o pomysły nie wielkiej tonażowej produkcji chemicznej, tylko o jakąś wiedzę, która autentycznie da się skomercjalizować i może to być jedno, dwu, trzyosobowa mikrofirma. Park naukowo-technologiczny jest najlepszym miejscem, gdzie ta inwencja, innowacja się spotyka. To znaczy najlepsze przykłady, najzdolniejsi ludzie mający inwencję i najzdolniejsi ludzie, którzy wiedzą, jak doprowadzić do innowacji, do biznesu, do społecznie uzasadnionego celu, powinni się spotykać. Ja uważam, w polskich warunkach najważniejsza, naukowców mamy bardzo dużo, zdolnych, natomiast tych, którzy rzeczywiście ryzykują, że część wyników można sprawdzić w praktyce, takim ludziom trzeba pomagać. Profesorze, czy na wiedzy akademickiej można zarobić? No, wydaje mi się, że można zarobić, tylko trzeba się tego nauczyć, jak to trzeba robić. Na szczęście od pewnego czasu w Stanach Zjednoczonych, również w Polsce, jak mi pani powiedziała jakiś czas temu, są inkubatory, gdzie studenci, młodzi ludzie, uczą się, jak prowadzić biznes. To daje młodym ludziom opanowanie właśnie tych praktycznych aspektów prowadzenia biznesu. Co jest pana inspiracją w biznesie? Całe życie trenowałem mój umysł, że jestem naukowcem i że moim sposobem bycia i życia jest prowadzenie badań naukowych. To jest ta motywacja, ale również taką, powiedziałem, nadrzędną motywacją. Tak jak chyba każdy człowiek, staramy się coś zrobić w życiu pożytecznego, nie tylko dla siebie, ale dla innych. No to nie mówię tak bardzo altruistycznie, ale w każdym człowieku jest to, że chciałby coś zrobić. I dla mnie jest po prostu nauka tą drogą życia. I to jest motywacja. Chciałbym coś zrobić w nauce. I robię tak, jak potrafię. Nie zawsze to najlepiej. Są różne po drodze potknięcia, ale staram się włożyć do tego na maksimum swojego wysiłku. Skąd się wziął pomysł na cinne i na sok właśnie pomidorowy? Jak jadę samolotem, to z jakichś przyczyn lubię pić sok pomidorowy. Ale tylko w samolocie. Ja wtedy zacznę się zastanawiać. Wiadomo było już wtedy, że sok pomidorowy zawiera likopen, ten najbardziej cenny, powiedziałbym, składnik w pomidorze, ale nie tylko w pomidorze. Jest to najbardziej aktywny przeciwutleniacz. I wtedy pomyślałem, no tak, ja lubię sok pomidorowy, ale piję go bardzo rzadko. Bo ten smak jest taki dla mnie, no, można go pić, ale nie na co dzień. I wtedy się zacząłem zastanawiać, a może by tak zmodyfikować smak soku pomidorowego, żeby był owocowym sokiem. Opracowałem technologię, oczywiście po opracowaniu, co zrobiłem najpierw, zgłosiłem wniosek do Urzędu Patentowego. Bo to jest sposób prowadzenia biznesu dla małej firmy. Jeśli mała firma nie ma ochrony patentowej, to jak ma jakiś dobry wynalazek, to na pewno jak większe firmy, to przejmą. Nie ma żadnej ochrony. Bo wiadomo, większa firma ma większe zdolności, możliwości. Teraz jesteśmy na tym etapie, że testujemy, jaki smak najlepiej będzie pasował
do pomidora, ale również do polskich smaków, bo w różnych krajach różne smaki są preferowane. To jest krótka historia pomidora. Chciałam poprosić o rady dla młodych przedsiębiorców. Nie zrażać się, więc jeszcze jeden element do zdobycia sukcesu, wykorzystywanie okazji i ją znalezienie. Nie zrobiono test na studentach. Proszono studentom, żeby się sami określili, czy jesteś szczęściarzem, czy jesteś pechowcem. I mieli tych dwie grupy studentów, szczęściarzy i pechowców. Dali im taki magazyn specjalnie zrobiony. Macie z tego magazynu zapamiętać jak największą ilość ogłoszeń. Ale prawdziwy cel był nieco inny. Między tymi ogłoszeniami kilka razy była taka krótka wiadomość. Jak przeczytasz tą informację, to możesz żądać $100 od nas. I teraz było ciekawe. Po skończeniu testu tam pytałem się, ile zapamiętali tych reklam i czy jeszcze coś. I wtedy ci szczęściarze, nie pechowcy, mówią, a tam była ta informacja o tych $100, czy ja je dostanę. I ciekawe, że ci ludzie, którzy się określili jako pechowcy, w ogóle o to nie zapytali. Bo oni określili, a to pewnie to nie jest ważne, to myślę, to nie jest dla mnie. A ci ludzie, którzy myślą, że są szczęściarze, chcą każdą okazję wykorzystać. Także, proszę Państwa, to by było tyle z wprowadzenia. Widzenia. Witam, panie prezesie. Witam. I co tam dzisiaj mamy, panie Agnieszko? Wybranie zarządu za 15 minut. No to jedźmy. Nie sądziłam, że na matmie można tyle zarobić. Przedsiębiorczość akademicka wciąż się rozwija i pewnie nieraz nas jeszcze zaskoczy. Yeah.